dwa jabłka. Pewien ojciec bardzo kochał swoją jedyną córkę. Bardzo chciał jej przekazać dobre wychowanie. Zależało mu, aby jego dziecko wyrosło na mądrą i dobrą osobę. Dlatego ojciec spędzał z nią wiele wspólnego czasu, podczas którego razem bawili się, rozmawiali i czytali na dobranoc bajki. Pewnego dnia wybrali się do parku. W pewnym momencie mała dziewczynka zauważyła sprzedawcę jabłek. Poprosiła tatę, żeby kupił jej jabłko. Ojciec nie miał przy sobie wiele pieniędzy, ale wystarczyło mu, żeby kupić dwa jabłka. Kupił więc dwa owoce i dał swojej córce. Jego córka trzymała dwa jabłka po jednym w każdej rączce. Po chwili tata zapytał ją, czy może podzielić się z nim jednym jabłkiem. Gdy dziewczynka usłyszała pytanie, szybko ugryzła jedno jabłko i zanim jej ojciec zdążył cokolwiek jeszcze powiedzieć, ugryzła także drugie jabłko. Tata był bardzo zaskoczony. Zastanawiał się, jaki błąd popełnił, wychowując córkę, że tak się zachowała i okazała się tak zachłanna. Zamyślił się i zrobiło mu się bardzo smutno. Po chwili jednak doszedł do wniosku, że może wymaga za dużo, że może po prostu jego córka jest za młoda, by zrozumieć, czym jest dzielenie się i dawanie. I nagle jego córka, wyciągając jedną rękę z jabłkiem w jego stronę, powiedziała: Tato, to jabłko jest o wiele słodsze i bardziej soczyste. Proszę. Mężczyzna za nie mówił. Poczuł się zawstydzony. Ukrył swoje wielkie wzruszenie i po chwili na jego twarzy pojawił się wielki uśmiech, gdy w pełni zrozumiał, dlaczego jego córka szybko ugryzła oba jabłka. Nie oceniaj i nie wyciągaj wniosków zbyt pochopnie. Zawsze poświęcaj czas na lepsze zrozumienie drugiego człowieka. Bo jeśli poznasz czyjeś serce, nagle wszystko może się zmienić.